zaświadczyć, Panie, łaski Twe.
opiekunem wdów jest dobry Bóg. Dom swój daje wszystkim opuszczonym. Zsyła deszcz obfity na to, co spragnione i wyczerpane jest. Dobry jest dla wiernych w łasce swej nasz Bóg. Do nas uniżył się, nie boję. Serca i uwalnia nas.
Pozostawił chwałę nieba.
gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle? Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
Ernest Bryl, bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają. Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają. I co chwila nam ziemia pęka pod stopami. A te okrawki kraju, na którym stoimy, z hukiem od siebie w ciemność odpływają. Bądźmy dla siebie bliscy, kiedy się boimy. Gdy byle kamyk może poruszyć lawiny. Bądźmy dla siebie bliscy, kiedy ciemne góry odpychają nas nagle swoim ciałem zimnym. Bądźmy dla siebie wierni, kiedy rosną mury, bo tyle w nas jest siebie, ile ciepła tego, które weźmiemy od kogoś drugiego, a drugi od nas weźmie i w sobie zatai. Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają. Stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzał. Z Tobą
swoją barkę, pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. Dziś wypłyniemy już razem łowić serca na morze.
Mój drodzy, doszliśmy w naszym koncercie, w naszym spotkaniu do takiego momentu, gdzie zwykle rozlegają się brawa. Bardzo zapraszam do tego, żebyście brawami nagrodzili naszych artystów. Nawet jeżeli te brawa gdzieś muszą rozlegnąć się w zaciszu domowym, w kuchni, czy gdziekolwiek jesteście. Pan Paweł, Mateusz i Martyna, dziękuję wam bardzo serdecznie za te chwile wzruszeń, za te momenty, kiedy serce troszeczkę żywiej zabiło. Dzisiaj nam jest to wszystko bardzo, bardzo potrzebne w czasach trudnych, które gdzieś wchodzą bardzo głęboko w relacje międzyludzkie. Dzisiaj potrzeba nam jest siły do tego, żeby zachować normalność. I ta siła płynęła z waszego zaangażowania, z tego, co tutaj żeście nam zaprezentowali. Moi drodzy, ja patrząc się na tytuł dzisiejszego spotkania, podziękowanie, koncert z poezją w tle, zauważyłem tam pewien błąd. Dlatego, że tak naprawdę to powinno być podziękowanie, koncert organowy z poezją w tle, część pierwsza. Bo tak mi się wydaje, że to powinno być. Nie wiem, czy po zejściu już z anteny nie będziecie mieli do mnie pretensji, ale ja już zapraszam na następną część, bo to jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Księże proboszczu, dziękujemy za to, że mogliśmy zakoncertować, bo w tych czasach naprawdę ciężko było nam się spotkać. Dla nas było to bardzo ambitne, bo w kilka dni przygotować taki repertuar, mając niewiele czasu i niewiele prób. Mam nadzieję, że stanęliśmy na wysokości zadania. My czerpaliśmy bardzo dużą przyjemność. Mam nadzieję, że Państwu też taką radość przekazaliśmy w tym wszystkim, bo być może tych braw rzeczywiście nie było, ale my je słyszeliśmy i jesteśmy dumni z tego, że akurat w takim czasie mogliśmy w taki sposób wystąpić. No mam nadzieję, że po koncercie nie będzie też takiej sytuacji, że ten drugi koncert zostanie odwołany, więc liczymy na to, że może jakimś sposobem się uda. Serdecznie Państwu wszyscy dziękujemy. Myślę, że na koniec może się pokłonimy, może nas ktoś zobaczy. Myślę, że w internecie są sposoby na to, żeby pokazać brawa. Bardzo zachęcam do tego. Życzę dobrej nocy. Niech Pan Bóg wam błogosławi. Niech będzie...